Witam, a moim gościem jest profesor Marcin Jakobi, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS i sinolog. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. No zacznijmy od tych wypowiedzi takich pięknie brzmiących, dwoje najlepszych przyjaciół, zacieśnianie współpracy. Xi Jinping i Władimir Putin, można odnieść wrażenie, piją sobie z dzióbków. Piją? Czy tylko udają? No, na pewno jest jakaś więź między tymi dwiema osobami. To trzeba powiedzieć, że rzeczywiście to jest 40. spotkanie. To jest wiele lat. Władimir Putin absolutnie się lubią. Tak. Znaczy, oni osobiście prawdopodobnie się lubią, dlatego że podobny mają styl rządzenia. Sądzę, że wiele ich łączy. Natomiast oczywiście interesy państwowe mają nie zawsze zbieżne. I Chiny grają w swoją grę, Rosja w swoją. Oczywiście tutaj w sytuacji, w której obecnie znajduje się Rosja, ale Chiny też. Obydwa państwa jednak te interesy mają w dużej mierze zbieżne. Czyli to są przyjaciele z konieczności? Trochę z konieczności, jeżeli byśmy spojrzeli na historię tych relacji. One też są bardzo skomplikowane i trudne. Pan Mao Tse-tung miał też podobny styl zarządzania niż na przykład jak przywódcy Związku Sowieckiego i wielkiej przyjaźni nie było. No w 60 roku się obydwie strony rozeszły i od tego momentu aż do upadku bloku sowieckiego te relacje były bardzo napięte pomiędzy Chinami a Związkiem Radzieckim, więc o tym też trzeba pamiętać. A tutaj co, wróg ich jednoczy? Przeciwnik? Tak, znaczy moim zdaniem im bardziej Stany Zjednoczone naciskają na Chiny, naciskają technologicznie, ekonomicznie, tym bardziej Chiny potrzebują Rosji jako takiego partnera w wielobiegunowym świecie. Ale do czego Rosja, ich potrzebują? No przecież Rosja jest... W ONZ-cie przede wszystkim, w Radzie Bezpieczeństwa, potrzebują głosu rosyjskiego, który będzie wspierał Chiny. Potrzebują Rosji do, można powiedzieć, budowy czy ochrony wielobiegunowego świata. Jeżeli spojrzymy na politykę amerykańską, jednak to jest próba tworzenia dwóch bloków, czyli bloku rosyjsko-chińskiego versus blok demokracji. Ale pana profesora zdaniem to Stany Zjednoczone wpychają teraz Chiny w ramiona Rosji? Czy też Chiny po prostu mają interesy zbieżne z Rosją? Nie, no interesy zbieżne zawsze miały. Natomiast teraz w tej sytuacji, w której boją się o swoje dostawy surowców naturalnych, boją się o sankcje ekonomiczne, boją się o wiele rzeczy, które związane są z... No można powiedzieć rywalizacją przede wszystkim technologiczno-amerykańsko-chińską. No, Chinom jest dużo bliżej do Rosji niż było jeszcze parę lat temu. No może to jest tak, że Stany Zjednoczone wpychają, bo widzą, że Chiny próbują być samodzielnym, absolutnie samodzielnym graczem i rzeczywiście stać się biegunem w polityce międzynarodowej. Mi się wydaje, że Chiny próbują rzeczywiście być samodzielnym, jak najsilniejszym graczem ekonomicznym, technologicznym, finansowym. To widać na arenie międzynarodowej. Natomiast no, chyba nie miały takich aspiracji, żeby rzucić Ameryce rękawice, jeśli chodzi o, można powiedzieć, taką dominację globalną. Ale Amerykanie, amerykańscy analitycy taką tezę stawiają od lat. Oczywiście. A mylą się jak w przypadku Iraku? Znaczy mi się wydaje, że amerykańska teza łączy wiele rzeczy razem. To znaczy łączy amerykański prymat technologiczno-gospodarczy, amerykańską rolę tego przysłowiowego globalnego policjanta z interesem amerykańskim i interesem na przykład globalnym, czy europejskim, czy interesem demokracji. To jest wszystko złączone w jedno, czyli interes amerykański z interesem europejskim również, z interesem globalnym, a złe Chiny próbują to wszystko zniszczyć. Natomiast z perspektywy chińskiej ta układanka jest dużo trudniejsza. Znaczy jest interes amerykański, jest pewien ład międzynarodowy, który dla Chin to jest przede wszystkim system ONZ. I są interesy chińskie, są interesy wielu różnych graczy. No ale jeśli ład międzynarodowy jest interesem Chin, a rozumiem, że pana profesora zdaniem jest, no to naruszenie granic, wkroczenie i rozpoczęcie wojny przez Rosję jest naruszeniem tego ładu. Absolutnie tak. I to jest największy problem chiński, ponieważ Chiny już od lat mówiły o tym, że integralność terytorialna jest rzeczą, która jest absolutnie podstawowa i Chiny walczą z imperializmem. No jak widać nie przeszkadza im to nie, specjalnie. To im nie przeszkadza, bo interesy chińsko-rosyjskie są zbyt silne w tym momencie. Tu chodzi wyłącznie o interesy, bo z drugiej strony Chiny mają też gigantyczne interesy z Zachodem. Owszem, Stany Zjednoczone prowadzą bardzo zdecydowaną wojnę gospodarczą i technologiczną z Chinami, co w niczym nie zmienia faktu, że prowadzą z nimi także bardzo bogatą wymianę finansową. Dokładnie, i ekonomiczną, tak. I tutaj Chiny są, balansują już od roku w bardzo trudnej grze. Z jednej strony jednak wspierając Rosję na poziomie dyplomatycznym przede wszystkim, natomiast z drugiej strony utrzymując relacje gospodarcze z Europą i ze Stanami, z całą Ameryką Północną, bo to jest dla nich bardzo ważne. I to jest to zastrzeżenie, że wprawdzie będą blisko ze sobą współpracować, ale nie będzie paktu?
Tak, to jest, znaczy Chiny, bardzo im zależy na tym, żeby gospodarczo być możliwie stabilnym państwem z możliwie stabilnym eksportem, a ten eksport głównie trafia na zachód i oczywiście też do Azji Południowo-Wschodniej. No, ale z drugiej strony, rozmawiając z Putinem, jadąc tam tuż po wyroku Międzynarodowego Trybunału Karnego, no też dają sygnał, że jednak Rosja jest dla nich ważniejsza, co może się przełożyć na gospodarkę. No więc to jest właśnie to balansowanie chińskie, które jest bardzo dla Chin trudne teraz. Politycznie Rosja jest niezwykle istotna, gospodarczo jest właściwie bardzo mało istotna, natomiast to, co jest ważne teraz, to jest to, że jest pewnym zapleczem chińskim w sytuacji coraz większych napięć ze Stanami. Trzeba pamiętać jeszcze o granicy rosyjsko-chińskiej, która jest bardzo długa. Chiny chcą mieć spokój na tej granicy. Chcą mieć państwo... To znaczy nie chcą, żeby się Rosja rozpadła, rozumiem. Nie chcą, żeby się Rosja rozpadła, chcą, żeby był stabilny władca, wszechwładca Rosji, tak jak Putin, i mieć spokój i rozmawiać z jednym człowiekiem, z którym będą wiedzieć, że te relacje będą w miarę poprawne. W myśleniu rosyjskim bardzo długo panowała taka myśl, że Chiny będą chciały zająć Syberię. To jeszcze Sołowiow w XIX wieku pisał, że to jest tak naprawdę zagrożenie dla Rosji. To się nie sprawdziło. Znaczy Chiny mają inne priorytety. Jeżeli spojrzymy na rozwój gospodarczy, to przede wszystkim południowe Chiny, tutaj delta Rzeki Perłowej. To jest wielka inicjatywa, która jest związana przede wszystkim z całą obecnością gospodarczą Chin w całym, właściwie można powiedzieć, Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej. To jest ten rozwój i to jest ten rozwój technologiczny, gospodarczy. Rosja jest potrzebna jako źródło surowców i źródło żywności. No ale to jest sprowadzenie Rosji do roli absolutnie podrzędnego partnera. No bo tak de facto jest, tylko żadna ze stron o tym nie powie, po to, żeby nie działać negatywnie na odbiorców wewnętrznych. Bo... Pytanie o to, jak Chińczycy traktują Rosję, jeszcze wrócimy. Naszym gościem przewodnim jest profesor Marcin Jakobi, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. A teraz zatrzymałem się na chwilę na Japonii, bo mamy sytuację, w której w Moskwie jest Xi Jinping, przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, a w Kijowie jest premier Japonii, Fumio Kishida. To jest symboliczny gest? Absolutnie tak. Znaczy Kishida tutaj pokazuje nie tylko tą solidarność z Ukrainą, która z naszej perspektywy jest czymś absolutnie zbieżnym z naszym interesem, ale też pokazuje, że ten rozłam amerykański na ten świat dobry, demokratyczny z jednej strony i zły, autorytarny z drugiej jest czymś, co Japonia kupuje i to wspiera, no bo to jest wsparcie tak naprawdę amerykańskiej polityki. Obecność kupuje, Kishidy. Bo jak rozumiem, Japończycy też prostych relacji z Chinami nie mają. Znaczy, to Japończycy są winni w tej ostatniej wojnie, ale to jest skomplikowana historia również. To znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o to, że Japonia ma naprawdę bardzo bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a Stany Zjednoczone wywierają w ostatnich latach ogromną presję na państwa azjatyckie, sojusznicze, czyli Japonię, Koreę Południową, Tajwan, Filipiny, żeby zbierać szyki i przygotowywać się na dużą konfrontację z Chinami. A Japonia nie musi się czuć zagrożona Chinami? No militarnie nie sądzę. Znaczy Chiny, nie przypominam sobie żadnego pomysłu chińskiego, żeby atakować Wyspy Japońskie od ostatnich 4000 lat. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF24, także na naszej stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę słuchaczom Radia RMF24, że naszym gościem jest profesor Marcin Jakobi, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Może rzeczywiście militarnie nie są zagrożeni, bo są wyspą. Niezdobytymi wyspami, ale wieloma wyspami, tak. Ale gospodarczo już mogą być zagrożeni, bo od... No, kilkunastu lat Japonia traci dynamizm, traci także dynamizm demograficzny, ale no tutaj akurat się nie różni specjalnie od Chin. Tak, to wszyscy w regionie, to jest i Korea, i Tajwan, tak samo. Natomiast no, Japończycy mogą się czuć zagrożeni, jak sądzę, ekonomicznie przez Chiny. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na gospodarkę japońską, czy gospodarkę koreańską, one są niemal całkowicie zależne od eksportu do Chin. To są państwa tak jak Niemcy, które mają dodatni bilans gospodarczy wymiany handlowej z Chinami. Chiny są niezwykle ważnym partnerem dla Japonii, więc Japonia też moim zdaniem musi grać na dwa fronty o tyle, że musi pamiętać o tym interesie ekonomicznym. Żadne relacje militarne ze Stanami tego Japonii nie oddadzą, czyli tak naprawdę od Chin nie da się w Azji uciec. Po prostu to jest zbyt wielki partner gospodarczy. No a z drugiej strony, no symbolicznie jest ta decyzja. Jesteśmy w Kijowie. Mało tego, Kishida udał się do Buczy i tam bardzo mocno potępił okrucieństwa, co na tle fotografującego się z Putinem Xi Jinpinga w naszych oczach, mówię teraz, tak, o oczach europejskich, wygląda
świetnie. Absolutnie tak. No i tu trzeba też pamiętać, że Chiny nie tylko nigdy nie potwierdziły tego, że Rosja robi straszne rzeczy w Ukrainie i Bucza jest tutaj symbolem tego, ale nawet nie używają słowa inwazja czy atak rosyjski. Cały czas mówią o niestabilności w regionie, o trudnej sytuacji, o konflikcie pomiędzy Ukrainą i Rosją, mówiąc o pewnej równowadze tego konfliktu, znaczy obydwu stron. Jak rozumiem, Chińczycy, tacy zwykli Chińczycy patrzą na rzeczywistość podobnie, bo władza im tak dyktuje. Wydaje mi się, że tak, to znaczy ta propaganda chińska jest bardzo silna, a nacjonalizm, który w Chinach również jest niezwykle silny, jednak każe Chińczykom bardziej sympatyzować z Rosją, które jest takim trochę podobnym państwem, bo autorytarnym, imperium. Silnym, wielkim imperium, albo aspiracjach, albo realnie po prostu silnym. I tutaj mi się wydaje, że sympatie są raczej po stronie Rosji, zwłaszcza, że propaganda rzeczywiście pomaga w pokazaniu, że gdyby atak rosyjski w Ukrainie był sprowokowany obecnością amerykańską militarną w Ukrainie wcześniej i rozprzestrzeniają się NATO. To jest ta narracja, która jest w Chinach bardzo silna i ona trafia do Chińczyków. Trafia do Chińczyków, ale czy trafia również do innych Azjatów? No bo powiedzieliśmy już, Japonia i Filipiny, no to są kraje pozostające tradycyjnie w sferze wpływów Stanów Zjednoczonych, w związku z tym tam polityka jest prowadzona trochę pod dyktando amerykańskie. A jak inni Azjaci? No szczególnie ci, którzy mają swoje konflikty z Chinami, ale równocześnie pozostają w strefie cywilizacyjnych czy gospodarczych wpływów Chin. No powiem, że to może być szokujące dla wielu osób w Polsce, ale właściwie poza Japonią i Tajwanem, które to są obydwa państwa, regiony oficjalnie, które bardzo eksplicite potępiają Rosję i mówią takim samym głosem jak my, czy Amerykanie, czy reszta Europy, to inne państwa od Korei po Azję Południowo-Wschodnią są bardzo ostrożne w ocenach. I raczej wskazują na skomplikowaną sytuację, skomplikowane relacje rosyjsko-ukraińskie i na niejednoznaczność tej sytuacji. Więc to może być dla nas dość dziwne, ale wydaje mi się, że po prostu musimy przyjąć, że ta narracja, którą my znamy, wcale nie jest... I w Korei Południowej jest podobnie? Przecież ona jest całkowicie zależna, jeżeli jej bezpieczeństwo jest zależne od Stanów Zjednoczonych. Znaczy w Korei Południowej mamy od niecałego roku nowego prezydenta, który jest bardzo proamerykański i projapoński. Także jego, tak powiem, dyskurs, który on prowadzi, jest spójny z tym, co mówi Japonia i Stany Zjednoczone. Natomiast gdybyśmy się cofnęli parę miesięcy wcześniej i na przykład spojrzeli na to, jak Zeleński był witany w parlamencie koreańskim, gdy przemawiał online, to było dość chłodne przywitanie. Wcale nie było entuzjazmu. No dobrze, ale to przecież jest też z perspektywy państw azjatyckich, tych mniejszych wobec Chin, niebezpieczne, bo jeśli zgadzamy się na to, żeby imperium naruszało granice państwowe, no to również imperium chińskie może naruszyć i granice państwowe gdzie indziej. Mi się wydaje, że Koreańczycy się bardziej tutaj boją Japonii niż Chin, jeśli chodzi o kwestie terytorialne, jest więc to jest oczywiście jeszcze bardziej skomplikowane. To jest w ogóle ale kwestia... Ale ja nie mówię tylko o Korei, mówię szerzej, no Wietnam na przykład, no jest cała, no, czy nawet Indie, które też mają swoje spory graniczne z Chinami. No to jest strasznie skomplikowana układanka. Indie mają swoje aspiracje mocarstwowe i tutaj próbują rywalizować z Chinami. Z kolei Wietnam jest bardzo antychiński w wielu aspektach, natomiast gospodarczo bardzo, bardzo blisko z Chinami współpracuje. Chiny, mi się wydaje, że nie są zagrożeniem takim dla Azji terytorialnym, natomiast są zagrożeniem, jeśli chodzi dużo. O... Znaczy są spory terytorialne. Morze Południowochińskie jest takim terenem spornym oczywiście. Natomiast no, jest zagrożenie po prostu pełnej dominacji gospodarczej całego regionu przez Chiny. I tego, znaczy mi się wydaje, że te państwa chcą takiej równowagi obecności i amerykańskiej, i chińskiej w regionie. Amerykańskie głównie na poziomie militarnym, a chińskie głównie na poziomie ekonomicznym, bo tego Ameryka regionowi nie daje. Pan profesor dość spokojnie mówi o tym, że nie ma zagrożenia terytorialnego, no ale Chiny cały czas mówią o potencjalnym, no nawet nie włączeniu, bo oni Tajwan oczywiście uważają za część Chin, ale no o ponownym zjednoczeniu państwa. No tak, no to jest trochę inna rzecz niż rozmowa o tych państwach Azji Południowo-Wschodniej. No tutaj jest kwestia nierozwiązanej kwestii, która już trwa od 1949 roku i tego, że Chiny rzeczywiście konsekwentnie od tego czasu mówią, że Tajwan należy do Chin w rozumieniu Chińskiej Republiki Ludowej. I to jest na agendzie, na samej górze agendy Xi Jinpinga. Nadal uważam, że atak militarny jest mało prawdopodobny chiński na Tajwan. Natomiast, w ogóle czy w najbliższym czasie? No, nie jestem w stanie czytać z fusów, natomiast wydaje mi się, że... Można zawsze rzucić pałeczki. Tak, no można wróżyć oczywiście metodą chińską, ale wydaje mi się, że
jak gdyby instrumentarium, które chińscy politycy mają, to jest raczej instrumentarium presji, przeczekania, presji ekonomicznej, propagandy, siania wątpliwości, bardziej niż frontalnego militarnego ataku. Tak, ale z drugiej strony im dłużej tym trwa, im dłużej to trwa, tym zjednoczenie jest mniej prawdopodobne, bo Tajwańczycy, o czym się mówi coraz częściej, zaczynają nabierać własnej tożsamości narodowej. Pamiętają swoją historię bardzo skomplikowaną, chińską, japońską, a nawet tą wcześniejszą, jeszcze przedchińską. No i to wszystko sprawia, że zaczynają myśleć o sobie jako o osobnym narodzie. Tak, zdecydowana większość Tajwańczyków teraz nawet bardziej niż to myślą o tym, że już nie są Chińczykami, co jest szokiem dla Chińczyków, dlatego że te badania, które na Uniwersytecie Zhengzhi są prowadzone stale na Tajwanie, pokazują, że już nie pamiętam ile, ale 60 parę do 70 paru procent Tajwańczyków w ogóle nie czuje się Chińczykami. I tutaj pan redaktor ma absolutnie rację. Natomiast to, co się zmienia na niekorzyść Tajwanu, to jest po pierwsze to, że ekonomicznie już Tajwan nie jest tak ważny dla Chin, jak był dawniej. A po drugie, jeżeli ta wojna chipowa, która teraz trwa, będzie trwała dalej i Chiny będą zmuszone rozwinąć swoje własne technologie dotyczące półprzewodników, a Amerykanie zmusili TSMC do budowy fabryki w Stanach i ten argument chipowy nie będzie ważny, to znaczy Tajwan już nie będzie tym jedynym miejscem na świecie, poza Samsungiem w Korei, który jest w stanie produkować najcieńsze, najlepsze półprzewodniki. Gospodarczo to jest oczywiście ogromna strata, także wizerunkowo, ale z drugiej strony to jest miejsce dla Stanów Zjednoczonych kluczowe w układance geopolitycznej. Nie mogą z niego zrezygnować, bo to by była kompletna kompromitacja. Tak, obecnie tak. To też się wahało w polityce amerykańskiej, ale teraz od kiedy możemy powiedzieć, że Amerykanie już zdecydowali, że Chiny są tym wrogiem numer jeden i konkurencją, ale również rywalem bardzo groźnym, Tajwan zaczął Amerykanom być bardzo potrzebny, więc tutaj przynajmniej na razie amerykańska, można powiedzieć, ochrona Tajwanu z powodu amerykańskich interesów będzie trwała. To ja wrócę do tego pytania. Jeśli jest Xi Jinping, rozumiem, że on zna te same badania, które pan profesor zna. Absolutnie. Więc wie, że Tajwańczycy nabierają własnej tożsamości narodowej, więc on wie, że nie ma tak znowu dużo czasu, żeby tą prowincję z powrotem, jak on uważa prowincję, jak my często uważamy osobne państwo, wcielić do Chin. Moim zdaniem Chińczycy działają wolno, długofalowo, preferują wykończenie przeciwnika, dezinformację, takie długie działanie. Przypomnijmy sobie, jak było z protestami w Hongkongu. Wcale nie było masowych aresztowań i niszczenia protestujących przez policję przez wiele, wiele miesięcy. Ale co było? Protesty ucichły i było nowe prawo wprowadzone, które de facto właściwie wiąże ręce wszystkim osobom, które chcą protestować. Więc to są takie działania powolne, długofalowe, ale niestety dla nas skuteczne. A Tajwańczycy się boją wojny? Absolutnie tak. Nie dziwmy się, że się boją, bo są małą wyspą, która jest tuż blisko. Ale to jest taka atmosfera, że rzeczywiście jest zagrożenie, bo czytamy, że wojsko tajwańskie ćwiczyło scenariusz totalnej blokady, który jest notabene bardziej prawdopodobny niż wojna. No właśnie, już został przećwiczony przez Chiny dzięki Nancy Pelosi, także podziękujmy jej za to, że Chińczycy przećwiczyli sobie totalną blokadę Tajwanu, której nie mogli dawniej ćwiczyć. Także o tyle już Chińczycy wiedzą więcej. Tajwańczycy militarnie oczywiście zbroją się, kupują dużo broni od Ameryki i się szkolą, ale nie ukrywajmy, w tym starciu pewnie nie mają jakichś większych szans, aczkolwiek z drugiej strony Tajwan jest bardzo niewdzięcznym celem militarnym, bo jest wyspą o bardzo wysokich górach, bardzo trudną do zdobycia i mówi tak się naprawdę też, że Chiny nie mają wystarczająco dobrej jeszcze marynarki. To znaczy Chiny mają ogromne siły ochrony wybrzeża, natomiast jedna rzecz, którą podpatrzyłem u amerykańskiego jednego eksperta wojskowego, bo na tej działce się sam oczywiście nie znam, to jest to, że Chiny wcale nie budują tylu okrętów desantowych, które mogłyby pozwolić Chinom na desant polski. Ja o tym mówię, mają obronę wybrzeża, to prawda, ale inwazja to jest coś zupełnie innego. Także ja stawiam na to, że nie musimy się bać inwazji, natomiast musimy się bać tego, że innymi metodami Chiny będą próbowały Tajwan zdominować. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych rozmów Xi Jinping, Władimir Putin, bo ja tak się zastanawiam, co panowie o sobie myślą, to już słyszeliśmy, lubią się. No ale z drugiej strony pojawiają się już głosy chińskich ekspertów, którzy mówią, Rosja jest krajem słabym, skompromitowanym wojną. Co tak naprawdę, nie pytam się o deklaracje, bo one są, to jest polityka. Co tak naprawdę Chińczycy w tej chwili mogą myśleć, chińskie władze o Rosjanach? Mi się wydaje, że są bardzo zawiedzeni tym, że Rosji się nie powiodła operacja specjalna w Ukrainie.
bardzo zawiedzeni i to jest, wydaje mi się, że mogło być nawet szokujące dla Chińczyków, że armia rosyjska jest tak słaba i tak źle zorganizowana i że Rosja tak źle była poinformowana o tym, na ile Ukraina jest w stanie się obronić. Także to moim zdaniem bardzo osłabiło pozycję Rosji w oczach chińskich ekspertów. Wydaje mi się, że po prostu traktują troszeczkę Rosję i to pewnie jest też szokujące, może być dla Rosji samej, trochę tak jak Koreę Północną, czyli dość słabe państwo, które z powodu... No to dla Rosji z pewnością jest szokujące, bo Korea Północna to jest maleńkie państwo, oczywiście, satrapia z głodującą ludnością. Ale jest Chinom potrzebna. I dlatego Chiny godzą się na rzeczy, które są również dla Chin niewygodne, jeśli chodzi o politykę prowadzoną przez Koreę Północną. I wydaje mi się, że będą się godzić na rzeczy, które, tak jak kontynuacja wojny w Ukrainie, nie są dla Chin dobre w Rosji, ale po prostu Rosji potrzebują z tych powodów właśnie głównie geopolitycznych i pewnego bezpieczeństwa żywnościowego, surowcowego, transportowego, które Chiny w Rosji widzą. Ja czytam taki fragment z Sun Tzu, Sztuka wojny. On pisze, zbrojenie się zapowiada wojna, a wojna jest kwestią wielkiej wagi. Ktoś, kto się w nią wplątał bez uprzedniego przygotowania, może być poczytywany za głupca. No i pewnie tak myślą pod tym względem o Rosji, ale pamiętajmy, że to również ta wizyta Xi Jinpinga teraz w Rosji, agenda to jest głównie agenda ekonomiczna. Tam dużo mówi się o stabilności, o właśnie zachowaniu. Okej, okay, ale Rosja, więc... Rosja ma rzeczywiście duże naturalne bogactwa, ale pieniądze są gdzie indziej. Jeden z chińskich ekspertów mówi, dajmy sobie trochę spokój z Rosją, bo tracimy za dużo na handlu ze Stanami Zjednoczonymi. No tak, tylko pytanie jest takie, czy jeżeli Chiny by się oddaliły od Rosji, czy będą zyskiwać na handlu ze Stanami? Nie, dlatego że polityka amerykańska jest po prostu bardzo aktywnie antychińska, nie z powodu Rosji, nie z powodu Ukrainy, tylko z powodu tego, że Ameryka odkryła, że Chiny po prostu zaczynają Amerykę przeganiać w wielu aspektach. No i więc tu się nic nie zmieni. Z drugiej strony oczywiście mam świadomość, że to są też elementy gospodarcze czy interesów Stanów Zjednoczonych, ale Stany mówią, no Chiny są też imperium dalekim od standardów praw człowieka. Absolutnie tak, no tylko też musimy, już mówiąc tak bardzo trzeźwo, Ameryka i Chiny są gospodarczo nierozerwane. Mówi się o dekaplingu, mówi się o pewnym oddaleniu, ale no przynajmniej w najbliższej przyszłości kilkunastu lat, kilkudziesięciu, no Ameryka nie będzie sobie mogła pozwolić tak naprawdę na odcięcie się od Chin, więc będą te relacje trudne i napięte, ale biznes będzie i Chiny też będą próbowały balansować pomiędzy swoimi celami politycznymi, militarnymi, a gospodarczymi, które, jak się zgadzam się z panem redaktorem, są na pewno nie w Rosji. No ale tu z drugiej strony pan profesor przed chwilą powiedział, że Chiny prowadzą politykę w perspektywie wielu dziesięcioleci, jeśli nie setek lat, więc jak rozumiem... Ale ją też zmieniają. Chiny mają swoje cele i nie mają żadnego problemu ze zmienianiem z dnia na dzień i kluczeniem i znajdywaniem najlepszych rozwiązań. Ale cele pozostają te same. Cele pozostają te same. I to jest budowa imperium. To znaczy, ja nie wiem, czy to jest budowa imperium. To jest budowa państwa, które będzie liderem światowym gospodarczo-technologicznym. Państwem środka będzie. Będzie państwem, które będzie zasysało wszystko w koło. Czyli nie ekspansja, ale raczej zasysanie wszystkiego i kontrolowanie w takim sensie, że bez Chin po prostu nie będzie można funkcjonować, nie wiem, gospodarczo-technologicznie. Profesor Marcin Jakobi, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.